Zakończył się rok szkolny 2018-2019. Wakacje rozpoczyna 11 612 suwalskich uczniów, ale też 1202 nauczycieli. Chciałbym tutaj, korzystając z okazji, przede wszystkim złożyć serdeczne słowa podziękowania za pracę, za trud w edukację włożony, w wychowanie naszych dzieci, naszej młodzieży. Chciałbym również podziękować naszym uczniom za to, że podejmuje się szereg fajnych inicjatyw, że są, nasi uczniowie są aktywni i w nauce, i w sporcie, że bardzo często i piszemy, i mówimy o ich sukcesach. Miniony rok szkolny w Suwałkach można zaliczyć do udanych, mimo że zapamiętany będzie głównie ze względu na ogólnopolski strajk nauczycieli, który miał miejsce w kwietniu tego roku. Przez kilka tygodni w suwalskich szkołach nie odbywały się zajęcia. Jak nie ma zajęć, no to oczywiście są pewne braki w tej wiedzy, która powinna być przekazana naszym uczniom. No i te braki pewnie trzeba będzie nadrabiać w nadchodzącym, przyszłym roku szkolnym. Zresztą takie mamy tutaj i oczekiwania my ze strony organu prowadzącego, żeby to, co nie udało się zrealizować, żeby było zrealizowane do końca roku, są środki finansowe na ten cel, które chcemy przeznaczyć, a kwestia ta należy do dyrektorów szkół, do nauczycieli, w jaki sposób uzupełnić ten materiał nauczania, który nie został zrealizowany. Ale nie można również zapominać, że cały rok szkolny był okresem ciężkiej pracy, za którą najbardziej uzdolnieni uczniowie zostali nagrodzeni chociażby stypendiami miasta Suwałki w ramach programu Zdolny Suwalczanin, na które przeznaczono ponad 170 tysięcy złotych. Myślę, że to dodatkowo motywuje młodzież, dzieci do nauki, do uprawiania również sportu i za ten mijający rok szkolny serdecznie dziękuję. No i życzę wszystkim, całej społeczności tej szkolnej, przedszkolnej, udanych, fajnych, wspaniałych wakacji. Zachęcamy rodziców oraz dzieci do zapoznania się z ofertą zajęć, jakie przygotowały suwalskie jednostki kultury oraz ośrodek sportu i rekreacji. Wszystkie informacje dostępne są na stronach szkół oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Od ponad miesiąca działa program Złota Rączka dla Seniora. W tym czasie wykonano już ponad 100 usług na rzecz suwalskich seniorów. Tylko w maju tych usług było dokładnie 107. Fajnie, że tych usług tyle wykonaliśmy. Oczywiście mieszkańców, którzy skorzystali, było mniej, bo czasami te usługi tak liczymy, że jedne wyjście do mieszkańca powoduje to, że on i gdzieś tam wymieni żarówki w żyrandolu, również naprawi cieknący kran i jeszcze wyreguluje drzwi, czy też okno, czy tam żaluzję założy. Tych różnych czynności jest więcej. Zgłoszenia o skorzystanie z usług Złotej Rączki są przyjmowane telefonicznie pod numerem 87 730 55 27 w godzinach pracy Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w poniedziałek i wtorek od 12 do 20, natomiast w środę, czwartek i piątek od 8 do 16 za pomocą poczty elektronicznej pod adresem zlotaraczka@kostroma.pl, a także osobiście w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ulicy Kościuszki 71 w Suwałkach. Skierowana ta oferta jest do osób starszych, tych, którzy przekroczyli 70 rok życia, no ale chcemy pomóc tym osobom w załatwianiu pewnych takich czynności, które są w naszych mieszkaniach, w naszych domach i to dopiero nabiera rozpędu. Z tej oferty, którą wybraliśmy do realizacji tego programu, wynika, że takich usług powinniśmy do końca roku wykonać 1000. Koszty zakupu materiałów do naprawy senior musi pokryć sam, ale fachowiec może za niego zrobić zakupy. Już niebawem 5 suwalskich przedszkoli przejdzie gruntowny remont i będzie wyglądało podobnie jak niedawno wyremontowane przedszkole numer 1 przy ulicy Raczkowskiej. Miasto Suwałki pozyskało na ten cel ponad 7 milionów złotych z Unii Europejskiej. W sumie inwestycje pochłoną ponad 10 milionów złotych. Termomodernizację do końca przyszłego roku przejdą przedszkola numer 3, 4, 7, 8, 10. Tym samym wszystkie miejskie przedszkola będą wyremontowane.
praktycznie będziemy mogli stwierdzić, że jak to zrobimy do końca przyszłego roku, że mamy temat zamknięty, co chodzi o budynki oświatowe, że wszystkie budynki oświatowe są po termomodernizacji. Prace budowlane będą polegały na ociepleniu ścian zewnętrznych, montażu instalacji fotowoltaicznych, wymianie opraw oświetleniowych na energooszczędne czy montażu systemów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Kolejny projekt to prace przy trzech zabytkowych kamienicach w centrum Suwałk. Na te zadanie władze miasta pozyskały ponad 2 miliony złotych z Unii Europejskiej. Dzięki temu kompleksową modernizację przejdą budynki przy ulicy Tadeusza Kościuszki 18, 20 i 26. To są kamienice zabytkowe należące do miasta. Jesteśmy właścicielem tych obiektów zabytkowych i oczywiście termomodernizacja będzie polegała też na wymianie stolarki okiennej, drzwiowej, elewacje zmienią się, właśnie będzie docieplenie tych obiektów i wymiana ogrzewania piecowego na centralne ogrzewanie. A to oznacza likwidację dymiących kominów w centrum Suwałk. Planowane postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlano-instalacyjnych rozpocznie się w sierpniu tego roku. Prace powinny zakończyć się w listopadzie 2020 roku. Szacowana ogólna wartość tego zadania to blisko 2,5 miliona złotych.